Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wycieczki Biegowe. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji oraz do polubienia moich filmów. Na kanale pokazuję różne trasy biegowe, jakie opowiadam ciekawostki związane z miejscami, przez które przebiegam. Dodatkowo również w opisie każdego filmiku wrzucam link do trasy, którą biegłem. Dzisiaj jestem na Mierzei Wiślanej w Przebrnie, nieopodal Leśniczówki i dzisiaj chciałbym Was zabrać na wycieczkę biegową, gdzie pokażę Wam słynny przekop Mierzei Wiślanej. Zrobimy niewielką pętlę, tutaj wrócę od drugiej strony, tak więc raz jeszcze bardzo serdecznie Was zapraszam. Zbliżam się już do przekopu od strony Zalewu Wiślanego. Przekop tak naprawdę znajduje się między miejscowością Przebrno a Skowronki w miejscu starej osady Nowy Świat. Zresztą od tej nazwy pochodzi nazwa tego kanału, który liczy 1100 metrów. Jak już dobiegnę, będę starał się biec wzdłuż, tak żeby jak najwięcej Wam pokazać, co tam się znajduje. Jestem już prawie przed ogrodzeniem. Biegnę teraz do tymczasowego punktu widokowego. Mam nadzieję, że więcej trochę zobaczymy tam z góry. Jeżeli chodzi o sam przekop, będzie przepływał jednostki na 100 metrów długie, 20 szerokie. Zanurzenie planowe to 4 metry. No i żeby to wszystko obsłużyć, zaplanowano tutaj na tym kanale również dwa mosty zwodzone, żeby ruch samochodowy tutaj na tej drodze, którą widzieliśmy, był nieprzerwany. Jak również w planie są śluzy, tak aby szczególnie na jesiennych i zimowych sztormach woda nie dostawała się do Zalewu Wiślanego. Jestem już przed tym punktem. Zaraz zobaczycie, co tam zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś konkret. Odbiegam od przekopu, kieruję się na wschód, jakieś 20 parę kilometrów w tamtą stronę znajduje się granica Polski z Rosją. Tam niestety nie dobiegniemy, ale opowiem Wam pewną historię. Pod koniec I wojny światowej, na mocy traktatu w Wersalu, podpisanego w czerwcu 1919 roku, powstaje wolne miasto Gdańsk. No i tutaj, na Mierzei Wiślanej, wytyczona jest granica między wolnym miastem Gdańskiem a Prusami Wschodnimi. Postaram się Wam pokazać to, co pozostało po tej granicy, a mianowicie granitowe kamienie graniczne różnej wielkości. Na tych kamieniach będziecie mogli dostrzec litery FD, co oznaczają z niemiecka Freistadt Danzig, czyli wolne miasto Gdańsk, a po drugiej stronie Der od Deutschland, czyli Niemcy. Na tych kamieniach na górze też są takie żłobienia pokazujące, jak ta granica przebiegała. No mam nadzieję, że uda mi się tutaj w tym lesie te kamienie odnaleźć i Wam je pokazać. Zobaczymy.
biegnę dalej taką drogą wzdłuż dawnej granicy. Po bokach jeszcze dostrzegniecie, pokażę wam później okopy z czasów I wojny światowej, jak i drugiej. Z kolei na końcu będę chciał wam jeszcze pokazać budynek dawnego przejścia granicznego, który no później był troszeczkę przebudowywany, już nie przypomina tego, który można zobaczyć na widokówkach, ale jest i można go zobaczyć. Tak więc za chwilę wam go pokażę. Jesteśmy już prawie przed tym budynkiem, który stoi przy głównej drodze biegnącej przez Mierzeję Wiślaną. Jestem podobnie w miejscu, z którego wystartowałem. Dzisiaj na koniec złapał mnie deszcz, no ale udało się zrobić około 7 km. Pokazałem wam przekop, jak to wygląda. Jako ciekawostkę też granicę z dawnym miastem Gdańskiem. No i co? Trasę do linku będziecie mieli w opisie tego filmiku. Liczę na łapkę w górę, mam nadzieję, że się podobało. A jeżeli chodzi o przekop, no to cóż, przekop przekopem stał się faktem, jest wielu przeciwników, jak i zwolenników, choć tych pierwszych wydaje się, że tutaj na tych terenach jest zdecydowanie więcej. To tyle z mojej strony, do widzenia.